Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z... Chciałem powiedzieć Shakes and Fidget, nie, z Hearthstone'a, z ustawek. Moi kochani, jesteśmy w tym samym składzie, którym byliśmy wczoraj. Brono ciągle aktualizuje, więc jeszcze w tej grze nie weźmie udziału. A z nami jest właśnie Feli, Kitol, Taper, Pan Plok, Sharp, siema chłopaki, żeby było szybciej od razu ze wszystkimi. Hello. Witamy. No siemanko. 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 W poprzednim meczyku, przypominam, wygrał Sharp, zanim był Taperek, potem był Feli, potem był Pan Ploczek, potem był Kitol, potem byłem ja i na końcu Brono. Dobra, moi drodzy, teraz wybieramy sobie Herosa i to są sami mocni Herosi. Szukamy mapy rekrutacji, bufujemy poziom karczmy, bufujemy menażerkę, no i to... To jest najbardziej trollowe, moi drodzy. Wybieramy najbardziej trollowe i to jest najbardziej trollowe. Chociaż to też jest takie se... Któryś z tych dwóch, nie? Bo to jest nawet mocne, to jest nawet ciekawe. Ale to jest trollowe, moi drodzy. Tu jak damy radę przeżyć początek, to mamy szansę wygrać nawet tą grę. Czyli podobnie jak kotek w poprzedniej grze. Podobnie jak kotek w poprzedniej grze. Gdybyśmy przeżyli i zaczęli brać z trupów jakieś truchła, to byśmy też mieli jakieś szanse. Więc tutaj jest podobnie. Pytanie, czy przeżyjemy. Kupujemy tego pana, to jest dobry pan, i frizujemy, moi drodzy. Frizujemy to na pewno, bo ten pan jest tu super. A co wy się tu dogadujecie? Co wy się tu dogadujecie? Co to ma znaczyć, jakieś oszustwa bloku? Co to za dogadywanie się? Chcesz dostać punkciki dodatkowe, bonusowe? Co to tutaj ma znaczyć? Dobra, Kitol, mnie interesuje tylko, czy kupiłeś coś, co dało ci plus 2, plus 2. Nie, nic takiego nie miałem. Ale kłamie. Czyli ma, no co za chamstwo. Nie. Dobra, nie było kolca zwierzaka? To dobrze. Nie było. Miałem dwa murloki i jednego żywiołaka. Okej, kolca żywiołaka nie było, więc spoko. Czemu ty bloku nic nie wystawiałeś? O Jezu. Mam pirata po ulepszenie karczmy. I chciał se zrobić, wiesz, value na monetę, niby dogadując się z tobą uczciwie, żebyśmy się nie bili. To jest szuja. Szuja plokowa. To pomówienie. No dobra, zobaczmy, kto czym gra. Reno, pan Ploczek. Feli gra... Brana dostał, wylosował sobie Brana. Sharp gra... Sharp gra... O! Taperek gra bileterem. No to dobrze, dobrze, moi drodzy, bardzo dobrze. Wygramy z Ploczkiem! Jej! No my jeszcze musimy zabić 23 stronników, żeby nam się tu bufowali po skrajach planszy. Stronnicy za darmo w każdej turze. No ale my teraz jesteśmy goście, moi drodzy. My teraz jesteśmy goście, zobaczmy, co my robimy. Po prostu gwałt. Po prostu gwałt będzie tutaj się odbywał. Po prostu gwałt. Teraz wchodzimy w takiego Sharpa i po prostu gwałcimy go. Tak po prostu bez przyjemności. I pac, na ryj mi Sharp zaraz dychę wjedzie. Idziemy na Sharpa, a Sharp tam już ma hydrę 20-20 i hi hi ha ha. No, w sumie po Sharpie to można się wszystkiego spodziewać. Sharp szuja. No szkoda, że ja nie miałem biletera, bo bym bileterkiem sobie zagrał. Niestety. Ale jak on mógł mieć biletera, skoro ja dostałem biletera? Ja mogłem wybrać bilet. A, biletusa, ty mówisz o tym, o Silasie, okej. Okay. Tak. Mhm. Moi kochani, to jest jedyny taki moment w całej tej grze, że mamy szansę wygrać z Sharpem. I wygramy to. Ale jaja, jeszcze żeśmy sobie nabili 3 tokeny. Tak się, moi drodzy, leje Sharpa. Jak nie robimy se jaj, to po prostu o, i pat 3 na pysk. Mówiłem, że będziemy koksy? Mówiłem, ja wam to obiecywałem, moi drodzy. Lunomoloczne nagrody, 3 odświeżenia. Daj 3 losowym stronnikom. To jest największe tempo, mi to jest potrzebne tempo teraz, moi drodzy. Mnie to jest teraz potrzebne tempo. Więc od razu jedziemy tak. Bierzemy to. I moi drodzy, my to robimy. I kogo teraz lejemy? Feliego. Wjeżdżamy w Feliego jak w buraki, moi drodzy. Prosto jak w buraki, bo tutaj nie ma co dyskutować. Musimy zabić jeszcze 19 stronników i wygraliśmy gierkę. Po prostu wygraliśmy gierkę.
W tłumaczeniu na nasze wygraliśmy gierkę, to znaczy, że postaramy się umrzeć po kitolu. Także tak to, żeby nie było, że ja tu coś wam obiecuję. Wy wiecie, że ja gram dla zabawy. Sharp życia sobie nie wyobraża, jak tu nie wygra wszystkiego, to po prostu się załamie, zapłacze i sam sobie da zakaz jedzenia pistacji na miesiąc. Będzie musiał sprzedać Lamborghini jeszcze. Tak. A to jest lipa, bo on w Lamborghini ma w bagażniku pistację. W Lamborghini swoim. Więc jak on sprzeda Lamborghini, to straci i pistację. To jest chamstwo. No dobra, spróbujemy zbić Feliego. Co tam Feli może mieć z tych okrzyków bojowych? No, mamy bardzo wyrównaną szansę, widzę. Feli, ach, to był słaby atak. To też było słabe. To było słabe. To było dobre, ale niestety. No wiecie co, no w sumie miał troszkę większą szansę, jak widzicie, na wina. Bardzo duża szansa na remis, ale ataki nie były po naszej myśli. Ataki nie były po naszej myśli. Ale my robimy dalej to co mamy robić. Nie interesuje się. Czyli to. Zobaczysz na odcinku, Feli. No spoilers. Ploczek ma 6 murlo. Czy wy sobie teraz kpicie? Plok ma 6 murloków. Ja mam 5 murloków. Feli ma 5 murloków. Czy wy sobie jaja robicie, że w tamtej grze wszyscy się rzucili na coś innego, teraz w tej grze wszyscy murloki nagle wymyślili, bo ja gram murloki, to na złość mi kradniecie murloki. A nie. To ja powinien grać murloki, bo ja mam nawet postać, która jest murlokiem, więc wy mi kradniecie. Ale twoja postać jest Sir Płetwinem Mrlgotonem. O Jezu. Felior ukradł już chyba brana. Ja pierdzielę. Nie ukradłem. Dostał. Jeszcze nie ukradłeś? On nie ukradł, on dostał. Słabe murloki, no co ci mogę powiedzieć? O Boże. No słaby jest, no. Straszny ten atak. Straszne te ataki. Straszne te ataki. No dobra, ale przynajmniej mi się trochę nastakowała pasywka. To jest ten plus, jeszcze 9. Co najmniej ale... dwie walki, Macieju, co najmniej dwie walki. Ale oni mają mocne te murloki, a ten będzie miał jeszcze brana złodziej, a my co mamy? Gówno mamy, 0 murloka. 0 murloka na wsi. Ja pierdzielę. Dramat. Żadnego murloka nie ma. No to ładnie, cała tura przetapowana i nie ma murloka żadnego. Chyba ale przełantapowana? No, chyba to kupimy tylko po to, żeby dostać te dwa te... Nie, no dobra, risky play, dobra, to było dobre. Tylko, ja muszę szukać czwórek, nie tylko piątki później. A ja piątek, ja chcę znaleźć brana i go ozłocić. Teraz na trzeba zabić ploka, póki nie znajdzie brana i go nie ozłoci. To da nam +2, +2. To samo dostanie +2, +2. Co turę. Żadnego stronnika z prowokacją nie mam, więc to musi być to, nie? To będzie 4-4 od razu. Bo to jest jedno złote tylko mamy, więc to dostanie 4-4 będzie i to będzie co turę rosło. No powiedzmy, panie jakiś... Ploczku, dostałeś już pan silnik, czy jeszcze nie? Jaki silnik? No kartę kluczową pod Hero Power. Nie, jeszcze nie. Silnik. Kiedyś ozłociłem chuchacza i to było dobre zagranie. Pamiętasz szarp mojego chuchacza ozłoconego? Co, płakałeś, że zrobiłeś mistyka i chciałeś skasować Hearthstone'a? Pamiętam. A później niechcący wygrałeś grę i mówiłeś, to, że to dzięki temu? Pamiętam to. Pamiętam takie rzeczy. Złoty chuchacz OP, pamiętajcie. Dobra, co my robimy tutaj, moi kochani? Jakie to jest trudne życie biednego Macieja. Możemy kupić to. Możemy kupić to. Baron Zervicrus to prawie jak Bran, nie? To jest taki mały brat Brana. Tak zwany Branicjusz. To jest tak zwany Branicjusz. Dobra, to musimy zrobić niestety tak. Dzięki temu sprzedać to i to, kupić to, wystawić to nam cały czas puchnie dzięki temu.
I dajemy buffa na pierwszy atak. No dobra, walczymy na Sharpa. Sharp, co on tam ma? Już, dopiero miał mieszankę z stronników, już ma cztery kolca żywiołaki, no. Chryste, panie, weźcie mnie, uratujcie przed tym złodziejem. No dobra, jak nas Sharp nie zabije, to mamy szansę, że od przyszłej tury zaczyna działać. To z przyszłej tury zabije. O Boże. Jak nas Sharp nie zabije, to od przyszłej tury zaczyna działać nasza pasywka. Dostaniemy Sulfurasa i będziemy co turę buffować lewą jednostkę i prawą jednostkę o 3-3. No Sharp ma 99% na wina. To był niezły atak. To był kiepski atak. To było beznadziejne. To było tragiczne. To było hałowe. Zobaczcie, ile my tracimy tych ataków na tym, że dobijamy takie badziewia. Dobra. Wygrałem życie, zabiłem Brana, tak. Jak wygrałeś życie, zabiłeś Brana? Trafił w Brana wreszcie. No dobra, my też wygraliśmy życie. Odkryj stronnika ze składu twojego ostatniego przeciwnika. Jakiegoś kolco żywiołaka chcę od niego, nie. Dobra, moi drodzy, bierzemy to na razie. Teraz pytanie, czy my nie robimy pivotu? Czy my nie robimy pivotu z tych murloków? Czy my stąd nie spierniczamy z tych murloków? To jest pytanie. Ja się boję, że umieram. Ja to się boję, że mnie Felis gwałci. Tak, tak. Ja to się boję, że mnie Felis gwałci, a ty mi to mówisz, że umierasz. On ma Brana. On ma Brana, a ja nie mam w ogóle murloków, ale on ma Brana, tak. Ale on ma Brana. Dobra, to zrobimy tak. Podejmiemy trudne, kluczowe decyzje. Może to nas uratuje przed śmiercią. Dostaje 3-3, czyli to dostanie 3-3 i to dostanie 3-3. Więc miejmy nadzieję, że to nam pomoże wytrwać w trudnym losie naszych gównomurloków. Z każdej tury teraz dostajemy 6-6 za nic, więc jak wytrzymamy z 5 tur, to nagle mamy 30-30 za nic i stajemy się głównym kandydatem do śmierci od Sharpa. Problem z tym, że dostaję tych koksów, a nie mogę sobie powalczyć z jakimiś nubkami, żeby zabić na przykład Ploczka i tyle, no. Właśnie chciałem ci powiedzieć, że tu nie ma nubków, jestem tylko ja. No i dobra, zobaczmy, czy to 6-6 nas uratuje w tej turze. Aha. Świetnie. Zabij Brana, dobrze. Drugi, który jest lepiej w mojego Brana, biednego. Dobra. Obrywamy, ale żyjemy, moi drodzy. To jest jeszcze szansa na comeback. Ploczek już... Proszę, kim zezłocił Brana. Za to jest więcej murloków w lobby, więc szukamy. Jeden murlok się już ozłocił. Dobra, my teraz robimy to i szukamy my Brana. Hashtag Bran. Hashtag Bran. I miałem zamrożonego, nie dostaniesz. Szkoda. No szkoda, moi drodzy. Szkoda, wielka szkoda. Że nam nie siadło. Hashtag coś fajnego poproszę. Wywal tego jeden dwa, on ci jest niepotrzebny. A nie co tak, tylko ja oglądam. Daj stronnikom +2/+2. Nomi, no fajne nomi. No dobra, możemy zrobić tak i po prostu możemy w tej turze wziąć 4-4 na tonta i tyle, no. Nic więcej nie wywalczymy w tej turze. Bijemy się na Ploczka, więc jest szansa, że jest noobem, skoro już nie żyje. Aczkolwiek pamiętacie, co mówiłem w poprzednim odcinku? Największy wstyd to zginąć na Ghosta. Widziałeś to? Widziałem to. Król RNG. Chcesz mi powiedzieć, że Feli ma złotego Brana już? Nie. 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 No zobaczymy, co on tam ma. Zostaw. To, co ma na stole, to nic. To, co ma na ręku. O, jest zabawa. Wiesz co, ja to u siebie zszotuję, żeby ładnie to pokazać potem.
Dobra, mamy 84% szans na to, że zabijemy go. A ty powiedz mi, Ploczku, ty chcesz mi powiedzieć, że ty tym, no... ledwo wygraliśmy, ale wygraliśmy, że tak. ty pomyliłeś barona z Branem? Nie, nie miałem Brana, dostałem barona zamiast Brana. Okej, okay. Dobra, moi drodzy. Ale nic ciekawego i tak nie było. Bo to jest pora na nas, to jest pora na nas. To jest pora na nas. Co to znaczy, że to jest pora na nas? To jest pora na ananas, tak zwany. To jest pora na ananas, tak zwany. Czyli to jest pora na nas. Te piątki. Bum, odkrywamy piątki. Tego nie potrzebujemy. Dobra. Jak masz mi mówić, co mam robić, to wyjdź. O! Irytujące. Dobrze mu tak. Dobra, to jest to. To sprzedajemy. To bufujemy. To sprzedajemy. Szukamy następnego. Ocie, panie. Dobra. Robimy to. Plum. Twoja tarcza za Argus. Jezu, nie mam czasu już. Szybko. Bufer. Bufer. Jezu, nie. Spierdzieliłem sprawę. Buf. Roll. Nie mam urloka. Dobra, jeszcze odkryję sobie jakąś tą... To na przykład. Nieważne. Niech się dzieje wola nieba. Na kogo się bije? Na tapera? Boże, to może być dramat. Easy. Easy. Wygląda ten fajcik. To nie było dobre, to było niezłe, to było w porządku, to był dobije. I co się z taperkiem stało? Ale Brana mi wysnajpił. No dobrze. Jest wszystko okej, okay. Za duże te murloki macie. Jak za duże? Muszę znaleźć poizony na nie. Zamknij się, bo już kurwa Sharp wszystkie wykupił. Sharp już tam kurwa wszystkie poizony ze świata sportu ten wysępił. Dobra, my musimy cały czas, moi drodzy, szukać. Fukaj, Maćku, fukaj. Gdzie są murloki, Maćku, fukaj? Nie ma murloków? Gdzie są murloki, Maćku, fukaj? Maćku. O, to jest dobry murlok. Coś musimy sprzedać. Tego z 10,8 po prostu złotego oddajemy do puli, nie? Na to wygląda. To jest dobre, bo to jest złoto. To jest bardzo dobre. Więc my teraz tak. To dajemy tutaj. To sprzedajemy. To bufujemy. To wyrzucamy. To kupujemy. To dajemy tutaj. O. To sprzedajemy. To wyrzucamy. I to dostawiamy sobie o tak, o gdzieś tutaj, o. To sobie poszukamy w następnej turze. Czy Feli, ty masz jakieś cheaty na murozondy? Bo to już 30 chyba, którego widziałem z możliwością kupienia. To się nie wiem, kto to za jednostka. Ten smok, co ci odkrywa kartę. No i Feli Brana nie trafił. Znaczy odkrywa, dodaje ze składu przeciwnika. No to tak, mam. No nie czytam. O, ktoś zginął. Kto to zginął? Taperek zginął, no to dobrze. Ja zginąłem. O, to jest sztos. To jest sztos. Jestem trutki na Sharpa. Na Maćka. Dwie gry i przegrano na Sharpa. Dobra, musimy to... To po prawej jest na stałe, czy to jest jednorazowe? Na stałe. Biorę. To jest dobre, to by było bardzo dużo statystyk. Kupmy to. To musimy dać tu, moi drodzy. Jeszcze musimy sobie tutaj odkryć. No musimy wziąć to. Musimy sprzedać to. Sprzedamy to po prostu, żeby tylko złoto odzyskać. Mhm.
Wyrzucimy to. Daj piratkę. Daj murloczka. Daj murloczka. O, nie dało murloczka, ale dało coś też fajnego. Więc my to bierzemy, moi drodzy. I frizujemy. Co on tam ma? Kolco zwierzaki! Kolco zwierzaki! Dobra, to my to, moi drodzy, zrobimy tak i tak. Którą on ma karczmę? Piątą. Szarp, ile masz hydr już? Same hydry i same dożynkatory. No właśnie tak mi się wydaje. Cztery hydry, trzy dożynkatory. A które hydry są kolco zwierzakami? Bo masz cztery kolco zwierzaki. Nie wiem. No właśnie. No właśnie. Moi drodzy, jest dobrze. Wybraliśmy sobie najgorszą w zasadzie postać, którą mieliśmy do wyboru i tym razem nie umarliśmy jako pierwsi. To jest bardzo dobrą wiadomością. Z Szapem się jeszcze nie biliśmy, on ma sekret. To niedobrze, że on ma sekret. Jego sekretem jest wygrana gra. Jest taka opcja. Kurde, jak tu się te nasze trutki pałują. O Jezu, dlaczego on tak trafił po chamsku? Nie, nie żyjemy. Ale te ataki były naprawdę unlucky. Wszystko unlucky, wszystko było nie w tą stronę. Bardzo ważne, no. Ale jak ja bym trafił tamtym piątką w tego twojego, to... Ale to miałeś, miałeś ze 4 czy z 5 ataków fartownych takich, że rozłożyło całą grę. Rozłożyło całą grę, bo byłem dobrze przygotowany, tylko niestety szczęście nie sprzyja kolce zwierzakom. Feli drugi. Feli wysuwa się tutaj na drugie miejsce w peletonie, bo, moi drodzy, czy Ploczku, ty wpisujesz wyniki na bieżąco? Tak. Prędkość Brono w kleju. Brono aktualizuje Hearthstone'a z prędkością 18 bitów, to jest duże B. 18 bajtów na sekundę. Czyli razy 8 to będzie 80 i 8 razy 8 to jest 40. 128 bitów na sekundę. Jezu. To kiedyś taki internet był z Neostrady. I Onet się otwierał. Używa Neostrady, skąd wiesz? Nie, ale to kiedyś jak ta Neostrada wchodziła, to jeszcze był internet z TP się nazywało. I się takie modemy by dostawało do domu wiem, i działało to na połączeniach telefonicznych i to wtedy miało 128 bitów na sekundę, Onet się otwierał 3 minuty. I się tak już... płaciło jeszcze. No i zanim otworzył się Onet, to już ci się rachunek skończył. No, impulsy się skończyły, no. Się pakiety internetu się... kupowało, teraz grzyby. I dzwoniłeś do Tepsy, żeby ci dali już pakiet z przyszłego miesiąca, bo chciałeś teraz sobie jeden artykuł przeczytać. No, wygląda to, Feluś, też nie... O, no przecież to jest farciarz, z tym człowiekiem się nie da grać, on wszystko trafia. On po prostu trafia wszystko. Następnie. Ale masz Decktrackera, przecież on nie ma szans tego przegrać. Ale jak co ci Decktracker powie, jak ma sekret i Decktracker nic ci nie powie. A mi mówi, ale Sharp ma 80% na wygraną. U mnie 92. Wow, bo się napocił. Teraz to się napociłem, bo Feli to mnie straszył tym, ale Feli miał pecha, bo trucizn w ogóle nie pomontował żadnych. Nie, ty miałeś kluczowe, się wszyscy, bo farty się u mnie. Ale wiecie dlaczego? Bo wy się wszyscy na te murloki żeście uparli, a ja sobie miałem kolco zwierzę dla siebie, nie? Sharp, ale miałeś farta, no Boże. Ja no. Miałem farta u ciebie, że cię zabiłem, tak? Bo tam mogłem przegrać, nie? No okej, okay. Floczek, czy spisałeś wyniki tego starcia? Jak wygląda sytuacja w tej chwili? Sharp pewnie jest na pierwszym miejscu, bo ma dwa winy, tak? Takie dum. Tabelę zamyka Brono. A jakim sposobem ten taper ma tyle punktów? Tapera chyba nie zliczyłeś. Taper jest gorzej. Feli się wysunął mocno. Jak taper ma tyle samo, co ty? Miał. Powiedzieć, że źle było wpisane, bo Ploku zamiast zrobić sumę z pięciu rund, to on ręcznie to wszystko dodaje. A, okay. Tak, mi się nie chce. No dobrze, czy możemy już po tych tumtumach powiedzieć, jak wygląda sytuacja po dwóch grach? Tak. Chcecie zrobić 15 minut czy 20 minut przerwy, bo muszę pojechać po dzieciaka. Poczekaj, chwilę, bo jeszcze nagrywamy, nie? Okay. Więc leć.
Pożegnaj się ładnie. I kup pistację, jakbyś wracał. Albo wyjmij z bagażnika. No, Ploczku, czy my się doczekamy w tym odcinku wyników? Wszyscy mi przerywają cały czas. Dobrze, więc tabelę zamyka Brona, ma 14 punktów. Czyli tabelę zamyka, czyli tak jak wam mówiłem, kto ma więcej, ten ma gorzej, no. Tak. Potem jestem ja z 10, dumny. Potem jest Maciek, mając punktów 9. Kitol też ma punktów 9, więc jest ex aequo. Następnie mamy Taperka, mającego 6 punktów, Feliurka, mającego 5 punktów i Szarp z 2 punktami. Okej, moi drodzy, czyli mamy jeszcze przed nami 3 gry i będziemy walczyć o zwycięstwo trollowymi postaciami. Ragnaros, 3 miejsce, dużo nie fartu. Mogliśmy zlać Szarpa, mogliśmy się bić nawet o 1 miejsce, bo my dostawaliśmy potężnego buffa co turę, mieliśmy i Brana i wiele innych fajnych rzeczy, no ale to już będziemy w przyszłym odcinku, moi drodzy, walczyć. Dzięki wam serdeczne. Dzięki, chłopaki. Szarp już pewnie pojechał na ryby po dziecko, czy na ryby z dzieckiem. Mam nadzieję, że nie będzie korzystał z przynęty w formie ręki dziecka na przykład i że zaraz do nas wróci. Dziękujemy i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Siemano i popo!